Pomogę. Ale mamy nowy To jeden sprzęt problem jakiś. z głowy, okej. Kurwa, to się nazywa komandosi polscy. Dokładnie, kurde. Dobra, jakieś Gdzie są skrzynki się skrzynki? przydało znaleźć. Ciężko, tam są. Dobra, Do chłopaki, będę śmigła. robić tak, ale groch będzie amunicyjnym simpo. Muszę niepotrzebny sprzęt wyrzucić. Radia, kurwa. Kurwa. Gary, jak trzeba, to coś mogę ci podebrać. A, spoko. Wszyscy bierzemy jednorazówki w razie czego. To my nie jesteśmy komandosi, tak? Jesteśmy. No. Bo sprzęt niby jest jak dla jesteśmy. normalnej piechoty. Beryle, beryle, beryle. O, tu jest Formoza, dobra, kto sobie wezmę? Plecaki? Co beryle bierzemy, tak? Ej, to parani, sorry, sierżancie, jesteśmy specjalsami, czy nie? Bo się trochę tak, kupiłem dzisiaj rano. Możemy brać, tak, jesteśmy dobra. Specjalsami. Plecaki widział ktoś? Tak, najdłużej. Dużo skrzyni. Tak sobie kurde myślę. Słabo to z tą przeciwpancerną. Nie wiem, co wziąć za sprzęt. Logrok 762. Słyszałeś? Przyjął. 762, tak? Tak, 762, 150 pocisków. Nabojów. Widział ktoś długie radio? A, w której skrzynce było? W której? W tej małej którejś. No są tutaj. Damy strzek na krótkim. Tak, weź sobie. Szefie, weźcie sobie radio. Ja właśnie, gdzie jest skrzynka z radio? Tu. Tam jeszcze nie strzem. Weź wymień jeden przeciwpiechotny na przeciwpancerny. Idę tam już na salę. Nie narzekać. Rysiu, jesteś? MXLSW, LKM. Ryś, przekaż dobra, wszystkim, że na 130 będziemy na tym razie. Halo Groch, ona jest niekompatybilna. Ja muszę wywalić to IPKM wezmę. Muszę sobie zmienić na G36. Mają chyba inne radia, gdy się zapytać. Dobra. Masz średnie? Tak, mam. 152.
Dobra, rozpakuję spadochron do śmigła. Myślisz, że będzie potrzebny? Nie wiem, lepiej byś miał, bo jesteś pilotem. Możesz przydać, ja wezmę radio długo. Soku radioczyk. Soku radioczyk. Soku radioczyk. Tutaj HQ, alfa czek uprawny. Pewnie na rondowych siedzi. Spawny HQ tutaj, prawo do... Już nie mogę. HQ, tutaj Sokół, radioczek. Tutaj HQ 5 na 5, odbiór. Jest coś na lotniczym, bo tam wywoływałem, nikogo nie ma. Szefie, na lotniczym pana wywołują, pan nie odpowiada. tutaj HQ radio lotnicze będzie już kompatybilne z wami za około 2 minut. Odbiór. Przy. Dobra, czyli radio z Helki nie będzie działać, tak? Nie. Dodatkowo tutaj... To jak wsiądziemy, to włącz głośnik, dobra? ...tą szybciutką odprawę w głównej sali na górnym pokładzie, bez odbioru. Ja się nie wypowiadam. Średnio jakie brzmi? No ja 152 wziąłem, 424,7. No dobra. Tutaj HQ, żub, nadawaj. Okay. Idziemy na odprawę. Yep. Tutaj HQ, odebrałem żubr w ruchu na żubr okop. Po dotarciu na żubr okop, dokonaniu wstępnego spotu, zamelduj odbiór. Jak mi słychać, halo, halo? No, dosyć dobrze. HQ bez odbioru. Dobra. Rysiu, jak chcesz, to chodź na zbiórkę tutaj do pokoju do dowódcy i posłuchamy, co on powiedzie. Dobra, panowie. A wszystkich mamy dowódców tutaj z lotniskowca? HQ 5 na 5. Pilot jest. Brawo, zgłasza się. Sokół bojowy jest. Chciałem? Już pan jest. Dobra, panowie, więc w dniu dzisiejszym będziemy wykonywali operacje na terenie okrążonym i kontrolowanym przez rebeliantów. Dlatego musimy pamiętać o tym, że cywile nie są naszym celem, dobra? To jest najważniejsze. Cywile nie mają nic wspólnego z tym, jeżeli widzicie jakichkolwiek cywilów, to trzymamy rękę ze spustu. Następna sprawa. Cały plan, który ja mam, jest bardzo prosty. Jeżeli panowie zwrócicie uwagę na mapie, będzie tam znacznik proponowany LZ. Wodzu jako pilot Chinooka wyrzuci tam Alfę i Bravo. Już zaznaczam. W punkcie Alfa plus Bravo LZ te dwie drużyny wyskoczą z Chinooka i będą poruszały się w kierunku punktu Artyleria. Punkt Artyleria jest na wzgórzu, jeżeli panowie sobie sprawdzicie, to jest na wzgórzu o wysokości 232 do 234. Dowódco, przepraszam, na 30. To jest. W każdym razie Alfa i Bravo wykona następujący manewr. Będzie poruszał. Nie chcę, żeby to było jakoś stricte wyznaczone dla was z
z tego, jak ja to myślę, Już jestem. możecie jak najbardziej wykonywać dowolne ruchy. Jak spojrzycie, chciałbym, żebyście mniej więcej poszli tą drogą. I w punkcie, który... Przekwiatam, ogarniam górny pokład, po prostu sprawdzę co jak z ludźmi. To jest. O jakichś nieprawidłowościach. A w punkcie 044036 panowie się przegrupujecie i wejdziecie od strony wschodniej do punktu artyleria. Tam powinna być wyrwa w murze na 043039 mniej więcej. A ponieważ to jedna sprawa, że to jest zajebiście strome podejście generalnie. Tak, jest to strome podejście. Niestety jak sobie zwrócisz uwagę, to tylko i wyłącznie jedyny punkt, który możemy alternatywnie wybrać, jest wzgórze 229 w 040035. 041035, przepraszam. To by było jedyne wzgórze, które dałoby wam możliwość spotowania. Chciałbym użyć helikoptera bojowego na punkt artyleria, ale niestety prawdopodobnie nie będziemy w stanie tego zrobić ze względu na fakt, że to po prostu podejście jest bardzo strome, nie? Ja mam troszeczkę inną propozycję. Dawajcie. Przy wzgórzu numer 74 tutaj można by przejść mniej więcej tą stroną i zaatakować bazę od północy. Od północy? Dobra, a ty jesteś dowódcą Alfy czy Bravo? Nie, jestem pilotem, ale po prostu propozycja. Aha, dobra. Dowódcy Alfy i Bravo, jakbyście chcieli się spojrzeć na mapę i powiedzieć mi, jakbyście chcieli to rozegrać wy? Dowódco Bravo. Mój pomysł generalnie wygląda tak, że jeśli można liczyć na jakiekolwiek wsparcie lotnicze, to nie wiem, na przykład z helikopterów, to nie wiem, my byśmy spróbowali jako Bravo podejść od północy, od wzgórza 204, albo tamtej strony coś w tym stylu i nie wiem, liczyć na jakiś przelot helikoptera jako wsparcie. Helikoptera albo coś. Bojowego, dobra. Tak, żeby mógł wroga przygnieść ogniem albo odwrócić po prostu jego uwagę, żebyśmy mogli jakoś podejść na szybko. A to jest artyleria chyba, nie? A tutaj z Alfą możemy ewentualnie zrobić tak, że Bravo podjedzie w ten sposób, spojrzy na mapę. My z Alfą w ten sposób, jeżeli byśmy uderzyli z północy i z południa, to będzie ogień krzyżowy, z tej strony możemy... No bo też nie ma sensu, żebyśmy atakowali oboma drużynami z innego punktu, mi się wydaje. Ja jedno chcę powiedzieć, nie wiem czy widzicie Old Outpost i to jest teren wroga, więc tam prawdopodobnie będzie też obstawiony teren. To miejcie na uwadze, że sobie tak nie podejdziecie jak u babci na wsi, tylko po prostu kurwa to będzie wróg. Także pamiętajcie te zabudowania. Znaczy, dobra, ja się panowie. Spodziewam też patroli na drodze, także to chodzi już o samo uderzenie. No, sprawa z tego wniesienia jest taka, że to jest bardzo dostrome podejście, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jest bardzo gęsty las, który urywa się tuż przy samej bazie. Więc dlatego myślałem z tej o tym, strony żeby to nie, było nie dokonano podejście ani spoku, nasze, nie? Bo mają przewagę terenu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa las, trzecia sprawa mur. I czwarta sprawa, że nie ma tak na dobrą sprawę żadnej strefy buforowej między naszym ewentualnym spotem z tej strony, a samą bazą. Dobra, a pod uwagę, że jak dojdziesz od północy, to ten, to będą do ciebie strzelać, bo mają wieże w bazie. Dobra, a weźcie panowie, spójrzcie teraz na mapę. Są dwa punkty zaznaczone. Jeden punkt jest Alpha Spot i drugi punkt jest Bravo RP. Czy uważacie, że jeżeli byśmy rozstawili Alfę i Bravo w tych punktach, to Alfa dałaby radę zespotować, czy jest działka AA, czy nie? Jeżeli będzie AA, dowódca, to na pewno się dowiemy, jak podlecę tam. To jest raptem ile? To jest nawet nie jest kilometr, więc jak będzie AA, to nas ściągną po prostu. W tym proponowany LZ, to mówisz o tym? Tak, bo to jest blisko. Druga sprawa jest taka, że niech oni może wykonają sobie spota w jakimś dobrym miejscu, tam gdzie na przykład spot alfa, iż będą wiedzieć, a resztę ci powiedzą na radiu, gdzie się będą rozstawiać i gdzie wejście będą robić. To jest najrozsądniej, bo tak jak dybanie, to my nie wiemy, co tam jest tak naprawdę. Dobra, to zrobimy w ten sposób, że alfa po spocie będzie meldowała. Słucham? Panie majorze, jakby można zrobić to, my byśmy jako Bravo byśmy poszli, nie wiem, tym laskiem tutaj.
od góry strony i byśmy zrobili jakiegoś może spota na coś, byśmy zobaczyli i najwyżej później przedostalibyśmy się tam na to wzgórze 204, tam gdzie jest zaznaczony Bravo RP. Możemy Znaczy coś zrobić. chciałbym, żeby najpierw drużyna Bohuna dostała się na punkt Alpha Spot i zespotowała punkt Artyleria i wtedy będziemy kombinowali, nie? Dobrze, a... Bo dokładnie nie wiem, co się tam dzieje. W każdym razie Alpha i Bravo wyładowuje się w Alpha plus Bravo LZ. Następnie pozostałe drużyny, które powinny zostać, to jest Szpon 01, tak? Zgadza tak się? Jest. Tak jest. Szpon 01 będzie wywalony w punkcie, już zaznaczam punkt Szpon LZ. Panie dowódco, przepraszam, że przerywam. Priorytetowy komunikat od Żubra, ponieważ nie mam z panem łączności. Żubr pyta się, czy ma kontynuować zadanie, czy czekać w punkcie okop na wsparcie. Żub będzie czekał w punkcie okop do czasu, kiedy Alfa i Bravo wyląduje w LZ-cie. Panie dowódco, z całym szacunkiem, ale dokonują oni właśnie spotu, nie widzą póki co przeszkód i no i cóż, to by bardzo długo zajęło. Aha, dobra. Jeżeli nie ma żadnych kontaktów, to mogą spokojnie wchodzić. Ale tak jeżeli jest. Są kontakty, to wstrzymać do tak czasu, jest. Kiedy tak nasi będą na wyspie, nie? Przyjąłem, przekazuję. Dobra, panowie, spójrzcie na szpon Żeby LZ. Spójrzcie na odbiór. Tak szpon jest. LZ tutaj HQ. Z tamtego Żub, miejsca szpon póki będzie poruszał się w kierunku radaru. Ja zakładam, że wokół radaru są AA działa, nie? Czyli wodzu musi być bardzo ostrożny. Informator. W przypadku Dlatego jest LZ tak on... daleko. Tak jest. Czy wydaje ci się, że możesz bliżej podlecieć, to wtedy powiedz... Dowódco, zdecydowanie mogę podlecieć w rejonie tutaj, no tak jak jest LZ, ewentualnie trochę bliżej przy wzgórzu 25, tam jest... Ja sobie znajdę po prostu miejsce do lądowania, jeżeli tak, nie, to ja tak. nadam miejsce LZ, gdzie będę chciał lądować. Tak, też mi się wydaje, że tak powinien zrobić. W momencie, kiedy podejdziesz, to jest tylko proponowane, szpon LZ jest tylko proponowane. W momencie, kiedy podejdziesz, zobaczysz, jak wygląda sytuacja i wtedy wyrzucisz ich jak najbliżej. I wtedy szpon bez żadnych pytań rusza w kierunku radaru, wyciąga wszystkie kontakty, niszczy kontakty i niszczy radar, nie? To jest najważniejsze. Znaczy ja tutaj już jedyne co mogę powiedzieć to wzgórza 140 tutaj, 141 w zasadzie, 114 to tym się mogę zasłonić, dalej nie wylecę, bo jest po prostu górka, nie? Te 225 jeszcze mnie trochę ratuje, ale niewiele. Dobra, możesz walnąć tam punkt szpon LZW, w tym punkcie, w którym myślisz, że najlepiej uda ci się ich wyrzucić. Jest. Dobra, dobra, czyli panowie, szpon będzie musiał bardzo szybko się poruszać. Zakładam, że nie zajmie wam to więcej niż 20 do 30 minut, dobra, szpon? Tak jest. 20-30 minut niszczycie radar i w momencie, kiedy radar jest zniszczony, odblokowujemy całe wsparcie z naszego helikoptera bojowego, więc to jest bardzo ważne. Okej. Okay. Czyli tak, Alfa Bravo. Wiecie, co macie robić. Alfa zespotuje i powie brawo, jak wchodzić. Wspomoże atak, jeżeli zrobi się ciężko. Szpon będzie poruszał się w stronę radaru. Helikopter bojowy czeka na komunikat ode mnie. A wodzu wybiera LZ dla szpona. Wszystko jasne? Tak jest. Tak jest. Do akcji. Wzięliście granaty dymne? O, dużo weź ich. W sensie zielone. Tak. Weźcie do oznaczenia. A to od razu się ten uruchamia? Panowie, trochę musimy zabrać się jakieś ładunki wybuchowe. Melduj o dalszych pościgach. Czyli ładunki wybuchowe musimy jakieś są tu? Właściwie nie było za bardzo. Są. Miesz przeładowanie jesteśmy. Tam chyba są. Tak, ale ja szeregowo do drogów melduję przeładowanie. No cóż, kolejny dzień w pracy. Co?
Zawczasu odblokowuję stery w razie czego. Okej. Okay. Osiem rakiet. System jest sprawny. Zaraz będę. Osiem, dziewięć. W sumie 11. Trochę sobie poczekamy chyba. Co? W sumie ten śmigłowiec się nadaje tylko teraz do zwalczania celów opancerzonych i struktur. No to zrobimy im rozpierdolę, gdzie trzeba i tyle. Widziałeś nowy celownik dla działka? Nie, nie wiedziałem nowego. To wsiądź sobie, zobacz. Rady Jack, pilot transportu. Tylko Rady Jack, prosto 5. No ciekawie to wygląda bardzo. No. Fajnie, fajnie. A, ty już odpaliłeś mikrodegra? Tak. Puścić ci? Nie, no wyłączę swojego. Czy wiesz co, lepiej ten, nie będzie włączony, bo i tak będą ten... w sumie włącz, bo w razie czego jakbyśmy musieli skakać, to będzie nadawany, nie? No dobra. Ja swojego wyłączę, bo czy jesteś na pozycji pilota. Znaczy ja odbiór i tak mam, nie? Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że ja swojego wyłączę, bo ten będzie... No, twój jest dokładniejszy, bo jesteś na środku. Wieczki jest burz dla soku. Kurwa. Tutaj HQ, nadawaj.
Sokół gotowy, czekamy na rozkazy. Przyjąłem. Czekajcie na rozkazy. Na razie zrobimy spot punktu. Wodzie, jedziecie, pełną parą. Przyjął, startujemy. Słyszysz? Tak, a oni chyba na tym, tym pojazdowym gadają, nie? Nie, nie, ja mam radio na PC. Takie odniosą wrażenia, ale okej. Yo, Szpon, wy jesteście tutaj? A, znaczy Soku. Soku. Tak. Soku, macie ileś miejsc na pokładzie z tyłu? Osiem. Osiem, no. Osiem miejsc, dobra. Wy prawdopodobnie będziecie przesuwali drużynę Alfa albo Bravo do punktu zakładnicy, więc przygotujcie się na to. Jak spot będzie taki, że nie ma AA, to wchodzicie w punkt artyleria. Zbombardować i odejść. Nie wisieć tam długo, nie? Ale to wszystko wam będę meldował. Przyjął. To jak będziemy lecieć do zakładników, to chyba na północ nam najlepiej zrzucić. Od północy? No, nie wiem co w bazie lotniczej jest, nie? Czyli będą nosił, że dysponują pojazdami wszelkiej maści, więc pewnie a też mają, albo chociażby KPWT wystarczy, nie? Jakieś cięższe. Eagle, podchodzimy do lądowania, zaraz wysadzę. Tutaj HQ przyjąłem. Zasadził ich.
tutaj HQ do Eagle, zgłoś. Eagle, wysadziliśmy drużynę, lecimy po szponę. Tutaj HQ, przyjąłem, nadajcie, kiedy będziecie około pół kilometra od lotniskowca. Wozu rampa. Może tak lubi. No, będzie lądował się z pieprzyś. HQ tutaj Eagle, mam kontakt z lotniskowcem, podchodzimy do lądowania. Znaczy na razie robimy podejście. Tutaj HQ, przyjąłem. Od razu dodam, że zaspotowałem miejsce do lądowania dla szpona, także jest bezpiecznie. W tym pierwszym szpon 1. HQ, przyjął. Możesz przyciszyć trochę radio? Mhm. Podchodzę od kierunku 120, powiedzmy. No, 50 dalej. No, będzie spoko. Dalej ma rampę otwartą. Eagle, zgłoś dla Sokół. Eagle, zgłoś dla Sokół. Eagle ląduje. Eagle, macie rampę otwartą. Uważacie, rampa jest poniżej linii kół. Wiem, tak biorę to pod uwagę, tylko nie mogę jej zamknąć. To jest... Nie mogę nic zrobić. Przyjął sterka mechaniczna. Szoko, weź tam monitoruj z dołu, jakby co, bo ja... Sorry. Musisz podlecieć jeszcze trochę bardziej do przodu. Nie. Dobra, teraz w pokoju. Puściłeś flary? Tak, niechcący zahaczyłem. Już się straszyłem. Będziecie kurwa rozpierdalali punkt. Brawo, zatrzymaj swój marsz. No dobra, jesteśmy gotowi. No, czekam.
Alfa Bravo w połowie drogi nawet nie są, podchodzą. A żubr stanął w miejscu, nie wiem dlaczego. Mówił, że na który punkt będziemy lecieć? Na artylerię. Jacek, zgłoś dla Sokół. Sokół, nadawaj. Dodatkowe informacje się jakieś na mapie wyświetliły. 033030. Jaki pułap i ten prędkość będzie dla ciebie odpowiednia? Bo ja dostosuj się, jak coś to będę krzyczał. Dobra. Byś równał platformę. I tak przy wystrzeliwaniu rakiet w miejscu stanąć prawie. Mhm, okej. Okay. To z wierzchołka jakieś będziemy się wysuwać po prostu. Tak, najlepiej. Dowódco, niech oni rzucą dym, bo ja ich nie widzę tutaj. Przyjąłem. Kogo nie widzisz? No tych trzech jednostek. Przyjąłem. Oczekuj na informację. Tutaj HQ, oczekuj na moją informację. Oczekuję w punkcie LZ plus Bravo, Alfa plus Bravo i czekam na nie. Przyjąłem, dobra robota. Widziałeś gdzieś tę skrzynkę z przezbrojeniem? Z czym konkretnie?
No, dla nas. Tak stricte dla nas to nie. Ciekawe. Czyli mamy 8 rakiet i 1500 pocisków. Plus drugą helkę. A, że dla helki. No nie, nie widziałem nic takiego. No to zobacz. Może no, z drugiej strony gdzieś jest. No, zobacz, czy w strepie nie ma tam gdzieś tam napisane. No, nie widziałem. Dobra, już szukam. No nie ma. Miasteczka Girna w kwadratach od 019-027 w tym rejonie mniej więcej. Przyjął, ja muszę przygotować podejście, bo nie znam terenu tamtego. Przyjąłem. Igor, zgłoś do HQ. Zgłaszam. Igor, słuchaj, za 30 do 45 sekund będziesz miał dym na pozycji w okolicach Girny. Jak przyjąłeś? Przyjąłem dym w okolicach Girny. Jestem nad strefą zrzutu w tej chwili. Za chwilę będę przygotowywał się do podejścia na tą pozycję. Przyjąłem. Masz ile tych SK? 80, nie? 40. 40, aha, dobra, bo tu są gdzieś pojedynczy pylon. S8.com. Tak. Podlatuję do LZ. Za 10 sekund proszę ode mnie. Przyjąłem. W zasadzie już. Igor, ten żółw, niebieski dym jest. Przyjąłem. Oczekuję. Dobra, widzę niebieski. Przyjąłem. Niestety mogę lądować na plaży tylko. Tutaj HQ przyjąłem. Ciekawe, co jego kopilot robi. No właśnie, też się zastanawiam. Wiem, że podwozi. Tutaj szpon.
strzelnicy Kamino zaobserwowaliśmy dwa pojazdy. Tutaj HQ, przyjąłem dwa pojazdy. Oraz obsługę. Oraz obsługę. Proszę potwierdźcie mi, że macie oczy na punkt radar. Przemieszczamy się na punkt radar. Przyjąłem. Angażujcie kontakt, jak wam się podoba. Beranie, nie wiem, czy ty na moim lotniczym nie jesteś. Sokół, zgłoś. Sokół, podejdźcie samolot i krążcie wokół wybrzeża przy punkcie Alfa plus Bravo SI. Ale nie wchodźcie za blisko, żeby nie dostać. Sokół przyjął rozruch. Słyszałeś? Tak, słyszałem. HQ do... Eagle do HQ. Czy my mamy lecieć, startować jeszcze, czekać aż ktoś wsiądzie? Bo nie wiem, teraz pobiegli wszyscy tam. A przyjąłem, czy wysadziłeś medykę? Tak, wysadziłem medykę. To wycofaj się do samolotu i czekaj na nasze rozkazy. Chyba myli samolot ze śmigłowcem. HQ potwierdź, że mam wrócić na statek. Potwierdzam, wycofać do lotniskowca i czekać na nasze rozkazy. Dobra, startuję. Okay. Przyjął, w takim razie startuję, zostawiam medyków. Potwierdzam. Czyli północny zachód. Powiem ci, że nie jest za ciekawie. A co się dzieje? Zawroty głowy mam, wiesz? Jakby startowaliśmy. Okej. Okay. Podwozie? Dobra, jesteśmy przy brzegu. Jesteś? Jestem, no. Na południe musisz walnąć wzdłuż wybrzeża. Dobra. Nam nad wodą. Dobra, możesz krążyć albo przejść na zawis w kierunku radaru. Co robię? Nawrót i zawis. Sokół, zgłasz. Sokół, przygotujcie się, będziecie mieli jeden atak na punkt artyleria, a potem się wycofacie z powrotem do lotniskowca, jak przyjąłeś. Przyjął jeden atak na punkt artyleria. Oczekujcie na zielone. Eagle do HQ, do Sokoła, podchodzimy z kierunku 50, nie, przepraszam, 220. HQ
Dobra, możesz powoli ten hamować i dać wysokość plus 100 co najmniej. Dobra. Tak to nic nie ustrzelimy. Czekamy na ostateczny raport od Alfy, po czym wy będziecie atakowali punkt artyleria. Dobra, widzę kontakty, tylko jesteśmy za nisko teraz. Do HQ, wchodzimy na kierunku, czekajmy na pozwolenie do lądowania. Powtórz. Eagle do HQ, wchodzimy na krąg, oczekuję na pozwolenie do lądowania. Przyjąłem, lądujcie, jeżeli będziecie w... kiedy chcecie. Przyjął, wykonuję. No, może się spokojnie wznosić jeszcze wyżej. Jest. Powiedz stop po prostu. Dobra. Eagle do HQ, wchodzimy na final, zaraz będziemy lądować. Tylko że artylerii tu nie widzę. Pojazdy, owszem, artylerii. Potrzebujesz zmienić kąt czy coś? Nie. Widzę całą bazę, tylko gdzie oni tą artylerię oznaczyli. To jest oku, oznaczenie artylerii jest poprawne, bo widzę pojazdy i piechotę, ale jakichś dział samobieżnych czy czegoś podobnego nie ma. Przyjąłem, oczekujemy na zielone światło od Alfy. Próbujemy się połączyć z Alfą i dać wam zielone światło na jeden atak bombowy. Jeżeli nie uda się wam tego zrobić, to wtedy was wycofam, ale podejrzewam, że nie będzie żadnego AA. Przyjął, no my widzimy całą, ja widzę całą całą bazę tą artyleryjską, tylko nie widzę tu artylerii, widzę inne pojazdy, artylerii nie widzę. Widzę piechotę i pojazdy wsparcia, ciężarówki i tak dalej, ale samej artylerii nie widzę. Dobra, Sokół, przyjąłem ciebie, poczekuj. Żubr nie to rady. Soku, Ejczku, poprawka, widzimy artylerię. Tutaj Ejczku przyjął. Eagle do Ejczku. Działa polowo. Ejczku przyjął. Soku, tutaj Ejczku. Tutaj HQ do Eagle, mamy informację o tym, że jest jakieś AA w rejonie Air Station Mike 26 w kwadratach wokół flagi artyleria. Potwierdź? No, ja nie potwierdzam, bo nic do nas nie strzelało. Sokół to samo, wiszę przed nimi niecały kilometr i też nic nie strzela. Tutaj HQ przyjąłem.
Możesz podlecieć do przodu z 50 metrów. Dobra. W sumie nawet 100. Sokół, zgłasz. Sokół, tutaj HQ. Mamy informację na temat Stingerów w kompleksie, dlatego chcę, żebyście wisieli jeszcze tam trochę. W momencie, kiedy Alfa i Bravo zajmą się Stingerami, to wy będziecie atakowali. Jak przyjąłeś odbiór? Przyjąłem. Tutaj HQ, dziękuję. Eagle, przygotujcie się, podepijcie samolot. Bądźcie gotowi, żeby wyruszyć do punktu informator. Jak przyjąłeś odbiór? Igor przyjął. Daj wysokość 290. Tak, przy okazji, żeby sure. Takie informacje to do HQ dawajcie, a nie do mnie, bo ja nie jestem decyzyjny. Nasi już rozpoczęli ostrzał. Ustalone jest HQ. No, na razie nic nie wiem. Jego dużo czekamy. Tutaj HQ, proszę przesuńcie się na kanał piechoty, który częstotliwość którego jest 52.3. Dobra, będę rozpoczynał ostrzał. Jak coś to przygotuj się na szybki zwrot i flary, nie? Zrozumiałem. Monitoruj radar. Przyjmij? No przyjmuj, to Igor. Igor, waszym zadaniem będzie podebranie zarówno żubra, jak i medyka i eskorty z Bravo i wysadzenie ich w punkcie na wzgórzu 165, które się znajduje w rejonie 021-026. Przyjął, aczkolwiek poproszę o koordynaty jeszcze raz. Tutaj HQ podaje koordynaty 029-026. To Eagle, przyjąłem 029026, powtarzam 029026, wykonuję. Potwierdzam. Brawo, go rakieta. Przyjąłem, powtarzam. Pamiętajcie, żeby przekazać koordynaty lądowania dla żubra. Rakieta w cel. Przyjąłem. Dobra robota.
Działku. Sokół, spójrz na HQ. Sokół zgłasza, Sokół w walce. Wspieramy Alfę. Rozpoczęła strzał. Sokół, macie zielone światło na przejechanie przez, przez Air Station Mike. Wyrzućcie ile rakiet macie, wyrzućcie jakiekolwiek pociski macie, tylko proszę miejcie się na baczności, bo tam będą stingery zidentyfikowane. Jak przyjąłeś odbiór? Przyjął. Dobra, zielone światło. Poczekaj, Rocket Run zaraz będzie. Mhm. Póki masz cele w zasięgu, to będę wisiał po prostu. Rakieta? Dobra, możesz Rocket Runa robić, bo tam tylko piechota w sumie jest. Uważaj, bo mówię o Stingerach. Dobra. 6 rakiet mi zostało. Lewa wieża jest obsadzona, środek bazy jest trochę obsadzony. Ejczkiem, proszę przekazanie do Żubra, jesteśmy w locie, za jakieś 30 sekund będziemy... W pobliżu nie ma naszych jednostek, tak? W samej bazie nie. Taki ostrzał. Ja nie mam pewności, czy czasami Żubr nie jest na naszym lotniczym radiu. Nie potwierdzam. Dodałem informację do Żubra, żeby przyjrzeć na radio lotowe. A przyjął, to mój operator nawiązywał z nimi kontakt, ale nie odpowiedzieli mu, że o tak właśnie. No, możesz nawrócić jeszcze raz rakietę. Proszę. Mhm. Tu Igor, podchodzimy za chwilę do lądowania. Jesteśmy jakieś kilometry od przyjąłem. Sokół, spójrz na HQ. Sokół w natarciu. Wstrzymajcie brawo i Alfa na chwilę. Przyjąłem. Na kursie. Dobra, robota. Dobra, Alfa, brawo, mogą wschodzić, lekki opór jeszcze będą mieli. Przyjąłem, wycofujcie się do lotniskowca. Przyjął, wycofanie do lotniskowca. Zrozumiałem, wracamy do bazy. Jest rakiet na pokładzie. Ile ci zostało? Ja mam 18 jeszcze. No można wylądować, żeby paliwa nie tracić. No zeszło trochę. Strasznie chujowo mam widoczność do lądowania, wiesz, tutaj. Mhm, spoko. Możemy monitorować. Miskowiec po lewej. Widzę go. Sokół zgłasza, podchodzimy do lotniskowca. Sokół, mamy problem, dlatego że nie mamy kontaktu ze szponem. Jego też odrobił.
Kurwa, muszę bokiem podejść, bo nic nie widzę. Podejdź na ziemię i oczekuj na załadowanie żubra. No ale to chwileczkę, no to na pokładzie mi mówią, że wszyscy, kurwa, teraz mam się cofać, ludzie, ogarnijcie trochę się. Dobra, musisz na lewo bardziej. Zwin na lewo, bo lewo zaraz wrócimy śmigłowiec. Dobra, dobra, widzę, widzę. Tak jest, tylko no to teraz... Wyżej, ciągnij. Musisz obrócić się na prawo, parę dziesięć stopni. No, sadzaj go powoli. Siedzimy? Dobra, siedzimy. Dobra. HQ to Eagle, ruszamy na nasz punkt, mamy wszystkich, których mieliśmy zabrać bez... Tutaj HQ przyjąłem. Pytanie do wszystkich, czy ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje na temat szpona? To jest wokół, no widać ich na mikrodagrze, ale jest odległość taka i wzgórza, że mogą nie mieć kontaktu radiowego, byśmy musieli podlecieć do nich. Tutaj HQ przyjąłem szpon. Szpon musi być dla nas dostępny, dlatego Sokół, weźcie, podlećcie w rejon... Aha. Przyjąłeś odbiór? Gdzie lecimy? Startuję. Rysowałem ci trasę, żeby podlecieć tam, bo tam technikala wykryli. Nie wiem, czy go zniszczyli, to się go od razu zniszczy. I później odbijamy wzdłuż brzegu tutaj, żeby nawiązać kontakt. Zajebiście długo lecieliśmy, kurwa, mogli to na piechotę zrobić. Tak by the way. Dobra. A tutaj HQ przyjąłem, dzięki za informację. Podnoszę się. Igor wzbija, proszę rozpocząć. Tutaj HQ Igor, jeżeli jest żubra... Dobra, nad lotniskowcem. Trasę, widzisz? Tak, widzę. Dokładnie przyjąłem, zwracam uwagę na wyznaczone hold pointy, na nich mogę się zatrzymać docelowo. Tutaj HQ negatywnie wyląduj na lotniskowcu, jak przyjąłeś? Przyjąłem, lecimy na lotniskowiec. Tutaj HQ przyjąłem. Miałem lusterko i mi zbili, kurwa, no. Trafili. O kurwa. Co jest to, że mamy dziury, kurwa, po kulach, żeby nie zauważyłem. No ja przy siebie nie mam, tylko te lusterko tak patrzę, że... No ja mam cały kok tutaj obity.
Dobra, dobra, tak, dobra, mamy wrogą piechotę, ale nic nie zrobię, bo nie mamy już działkę. Soku, lecimy cały czas. Będziemy w zasięgu, to ten, to dodam znak. Daj bardziej 100 metrów od brzegu do 200. I będziemy się spróbowali kontaktować z nim. To zręcznie strzelają. HQ to Eagle, proszę pozwolenie za lądowanie. Oho, o kurwa. Dobra, oddal się bardziej. Dobra, wchodzę od północy. Przepraszam, od północnego wschodu. Szpon, zgłoś dla Eagle. Szpon, zgłoś dla Eagle. Eagle, zgłaszam. Szpon? Szpon, to wy? Eagle. Szpon dla Eagle, zgłoś. Dla Sokoła. Wróć, szpon dla Soku, zgłoś. Dobra, daj tak jak teraz, podleć trochę do brzegu. Mhm. Po prostu zwolnij, powoli. Szpon, zgłoś dla Soku. Dobra, leć kursem tak jak teraz, tylko 5 stopni w lewo i wymień tą górkę. Powoli się musimy wychylić. Dobra, tak jak teraz i wychylamy. Oczekuj. Szpon, zgłoś dla Soku. Soku, zgłasz. Huey, bądź gotów na ekstrakcję przez Eagle w pobliżu punktu Mike. Break, break, tutaj Alfa, mamy kontratak na punkcie artyleria. Jak to brałeś? HQ przyjął, koordynuj sprawę otwarcie, jak przyjął. Soku, zgłaszam. Otóż komunikat. Tutaj HQ, powtarzam, Alfa, na lewo, ciutko na lewo. Alfa przyjął. Dobra, zwiewaj. Ja to chciałem zobaczyć. O kur. Odbijaj na północ, bo kurwa zaraz wpadniemy na ginę. Widzę. No cały czas na północ. HQ, zgłoś dla Soku. Tutaj HQ, zgłaszam. Odbijaj na prawo. Próbowaliśmy nawiązać kontakt ze szponem. Szpon nie odpowiada. Miejsce radar, silnie bronione. Dostaliśmy silny ostrzał. Moje przypuszczenia są takie, że szpon rozbity. Na tą chwilę tak wygląda, nie mam z nimi łączności, są, nie, z tego co widzę to się przemieszczają, tylko nie wiem ile osób są pod radarem, radar silnie broniony, dostaliśmy duży ostrzał, nie ma z nimi kontaktu na radiu. Przyjąłem. Tutaj
podleć na RG Alfa Bravo, tylko leć na razie morzem, nie? Mhm. Na wschód, to chcesz na tą piechotę znowu ty natknąć? Całą szybę mi rozjebało, wiesz? Mi też. Ale to mało kalibrowo, to zanim ją coś zrobią poważnego, to... Czemu uwaga, rakieta? Wywalniam. Nie wiem, gdzie to poleciało. Dobra, już wiem gdzie. Dobra, leć. Technika na dole. Dobra, odbijaj teraz na Alfa Bravo. Taki highway tam krąży. Dobra. Tutaj HQ, spójrz mnie, czy słyszysz? Nasi na... Trzymajcie pozycję na... Nad bazą Mike, że może tam spokojnie podlatywać. Chyba, że możecie wejść w kompleks. Nasza spada? Nie, to ten hiłaj, ten hiłaj. Aha, dobra. Drużyny szpon. Przyjął. Dobra. Tylko czekaj, czy on wesprzemy. Szpon, przygotujcie się i skoordynujcie swój atak z drużyną Soku. Leć niebieską trasą, zniszczy mi to Humvee z 50, widzisz? Później podlecimy na ten radość. To dochroniasz, widzisz? W prawej. Zgłaszam. Tak, nic nie zrobię. Kurwa. 4 rakiety o te. W kompleksie radar powinien być pojazd na krótko. Nie jesteśmy w stanie go wyeliminować blisko wieży od strony północnej odbiór. Trzeba postaramy. Dobra, po lewej słupy. Okej, dobra. Dobra, lecimy na ten radar, nie wiem skąd ten nos trzeba leci. W instalację dostaliśmy. Tak, widzę. Po twoich informacji drużyna znajduje się na zachód, w takim małym kompleksie. Przed nami ostrzał, o kurwa. Głównego radaru. Tak. Dobra, dnia musisz prawa. Nawrócić. Za blisko podleciliśmy, nie byłem w stanie ich ściągnąć. Macie dwa pojazdy, postaram się je ściągnąć. Wcześniejsze spostrzeżenie było takie, że na północ od pozycji radar poruszał się LAN gdzieś drogą wzdłuż wybrzeża. Potwierdzam. Dobra, nawracaj na południe. No to możesz dzwonić na spokojnie. I wyżej. Dzwonię już. Aha, idzie. Tu na auto zawis praktycznie. Bardziej na lewo.
Zawis. Okej. Okay. Rakieta. Obróć w lewo. Na bazę, widzisz? No, na wprost. Ma być? Rakieta. Dobra, zniszczony. Kurwa. Jeszcze wali. Zniszczony. Dawaj. Nie, zniszczony. Dobra. Mocno zostaliśmy teraz. Tak, wiem. No to i tak ostatnia rakieta. Dobra, daj jeszcze wyżej. A szpon, mieliście jeszcze jakiś pojazd w tej bazie, bo zniszczyliśmy coś na kształt, coś czterokołowego amerykańskiego. Dobra, nie wykluczałem, że to było to, na pewno był pojazd z 50, jak przelatywaliście, to do was strzelał, w tym momencie nie mamy... Dobra, widzę go, to jest M113, spróbujemy ją ściągnąć. Powoli musisz na prawo skręcać. Ruderem na prawo. Utrzymując wysokość, mam M113. Dobra. Piechotę macie w liczbie 4 po bazie. Prawdopodobnie jeden na wieży na pewno. Dawaj, w prawo, w prawo. Soku, zgłasz. Soku, potwierdźcie, że mamy cały czas szpona w okolicy punktu rada. Potwierdzam. Soku, czy macie jakąkolwiek komunikację z drużyną szpon? Potwierdzam, współpracujemy, eliminujemy im pojazdy. Dobra, tutaj równaj. Nadajcie do mnie jak najszybciej, kiedy wszystko wywalicie, wyjebiecie radar w powietrze. Jak przyjął się odbiór? Przyjął wyraźnie, głośno. Jego i niestety te rakiety nie latają od góry. Jego prosimy, tak na 280 co najmniej. A tu macie zielone lotnicze. Przyjął zielone lotnicze. Dobra. Rakieta. No i chuj, gdzie to poleciało, to ja nie wiem. Co za... Szpon zgłoś dla soku. Szpon zgłoś dla soku. Od której strony będziecie wchodzić? Tak jak nas widzisz teraz. Zachód. To uważajcie, bo zniszczyłem wam jeden pojazd na prawo od radaru. Macie M113. Nie powinien was widzieć, bo jest za kontenerami. Na głównej wieży jest jeden koleś w kompleksie 4 ogólnie. Będę was informował na bieżąco, jak będziecie wchodzić. Nie jesteś nam w stanie zniszczyć tego pojazdu? No niestety to już rakiety tak latają, że nie da rady. Chyba żebyście poczekali, to bym się kopsnął po drugą helkę. Nie macie AT4 żadnej? Oczekuję i właśnie organizujemy. Evo tutaj HQ zgłoś. Zgłaszam. Jego, bądźcie przygotowani. W ciągu następnych 3 do 4 minut będziecie musieli podnieść drużynę Alfa połączoną z drużyną Bravo i przenieść ich na w okolicy markieru zakładnicy. Jeżeli chcecie, możecie zaznaczyć wstępne RG, jak przyjąłeś odbiór. Przyjąłem docelowo zakładnicy, podebrać Alfa Bravo. Niech wyznaczą dobre RG. I tak, nie będziemy startować, tylko zrobimy techniczne sprawy tutaj na pokładzie. A tutaj HQ przyjąłem, oczekujcie na zielone ze startem, jak przyjąłeś odbiór? Powtórz. Oczekujcie na zielone, nie startujcie dopóki HQ nie przekaże wam wyraźnie zielone. Przyjął, oczekujcie. Spon, zgłoś.
Szpon zgłoś dla Soku. Szpon zgłasza. Dobra, jak teraz wchodzicie naprzeciwko wejścia, ja bym sugerował wejście od drugiej strony. Co znaczy drugiej, od wschodu czy od północy? Oczekuj. Od północy. Tak, teraz byście szli wzdłuż muru i weszli od strony radaru. Przyjąłem, będziemy wchodzić od północy. Co? Nie, nie potwierdzam. Teraz ktoś idzie z wyrzutnią, mija główny budynek. Na głównym budynku jest jeden piechociniec. Dobra, ktoś jest przy wejściu z wyrzutnią, przy trupie na wieży, nikogo nie widzę. Za wieżą jest ciężarówka, za ciężarówką jest M113. Przyjął, ja jestem przy tym wejściu, z tym, że ja mam wyrzutnię dalekiego zasięgu, będzie musiał ktoś zrobić coś inne z naszych, także ja przeskakuję od razu. Przy. Tak jak ktoś tam patrzy teraz tą wyrzutnią, tam stoi M113 za ciężarówką. No właśnie, tam. Dobra, potwierdzam zniszczenie. Wysiedli, piechota wysiadła na około pojazdu. Uważajcie, strzelają do was. Jeden leży jakimś cudem na M113. Możecie iść dalej wzdłuż muru, macie dalej wejście przy zniszczonym pojeździe. Macie czysto. Kurde, powinienem w telewizji pracować. Nie no, dobrze mieć takie oko, nie? No tam spokojnie, powinno być czysto. Wyjdziecie, będziecie mieli zniszczony pojazd. Po waszej lewej. Na środku stoi Chinook. Dostajecie ogień spod M113, tam się piechota z niego wysypała, 2-3 sztuki. Któryś z naszych jest przy drugim wejściu? Chyba tak. Dobra, macie pacjentów, zdjęliście, więcej piechoty nie widzę. Mogą być w głównym bunkrze. Na razie wszędzie macie czysto. Przyjęli? Uważajcie, bo zaraz wejdziecie w crossfire ze swoim jednym teammate'em.
No właśnie, luka na was, a wy na niego. Duży bunkier, możliwa piechota w środku. Że musieli stąd zabrać. Coś tak czuję. Trochę ciasno tam jest. Mam radę. Łodzi trzeba na północ odlecieć 2 km, na wschód i na południe. Nic nas nie ostrzelało. Uważajcie, w pobliżu M113 może jakiś jeszcze piechociarz się kręcić. Mam informację, że kościół na dachu się położył, a nie zginął. Możesz to potwierdzić? U mnie on się nie rusza. Wygląda, jakby był martwy, ale możecie sprawdzić. Na razie w każdym razie nie wstaje. Uważać na M113, bo dostał z rakiety. Soku, słyszę, Eagle jest na ogniskowcu, z tego co widzę. Potwierdzam, Eagle miał być na ogniskowcu. Pytanie, dlaczego nie słyszy mnie? Pewnie wysiadli z kabiny i nie mają podsłuchu na radio. A, przyjąłem. Okej, szpon, baza zabezpieczona, będziemy mogli wysadzać, jeżeli tego się obwerniemy z ładunkami, dam ci je znać. A tutaj HQ, szpon, wysadzacie jak najszybciej. To jest Soku, mogę ich pobrać. Mogę ich pobrać i na lotnisko przewieźć odbyt. Tutaj w HQ potwierdzam, taki będzie plan, tylko muszę skontynuować z ich drużynę rzut. Czy... Wysadzać. Szpon, opuszcza bazę, wysadzamy za chwileczkę. Przyjąłem 034026, oznaczcie niebieskim dniem, jak zobaczycie nas. Przyjąłem. Dobra, Igor, do HQ starty. Do HQ przyjąłem. Igor, w momencie, kiedy podbierzecie drużynę żółw, oczekujcie na rozkaz. Chciałbym skoordynować wasz atak z atakiem na punkt zakładnicy. Jak przyjąłeś odbiór? Dobra, możemy lądować. Przyjął, w Soku ląduje, będziemy was podbierać. Dobra, widzisz, gdzie można lądować? Albo nie właśnie. Na prawo od Chinooka. Aha, jednak tam. Albo tam koło tego zniszczonego pojazdu. Ale gdzieś wykombinujemy coś zaraz. Gdzieś... Tak. Co, tam jest za dużo... tam jest za dużo drzew trochę. Spróbujemy tutaj. Przejadę się, wejdziemy z powrotem do bazy. Dobra. Już to wiało. Soku, zgłoś do HQ. Soku, zgłoś. Soku, po odebraniu drużyny Szpon, oczekujcie na rozkazy w okolicach punktu Szpon SDW. Jak przyjąłeś odbiór? Tutaj Soku, muszę podebrać Szpona, wrócić do lotniskowy, zmienić śmigłowiec, bo nie mamy już amunicji, a nie ma przezbrojenia. Śmigłowiec jest coś trochę obity. Okej, przyjąłem, dobra, zróbcie to.
czas na pój. Mhm, to czekaj, zwiśnij. Powinniśmy się zmieścić. Dobra, mogę siadać tak jak jestem? Szpon, nawigujcie jak możecie. Komunikat nieczytelny. Nawigujcie jak możecie, czy nie zahaczamy nigdzie, bo tu widocznie jest trochę kiepsko. Dawaj lewo i trochę do przodu. Lewo i do przodu. Dalej, przesuwaj w lewo, przesuwaj w lewo. Jeszcze, jeszcze. A nie zahaczymy o wrak? Jeszcze w lewo. Jeszcze blisko trochę. Wraku jesteśmy. Bliżej już nie chcę. Nie za blisko wraku jesteśmy? Jeszcze trochę. Dobra, powoli możesz schodzić, poczekaj. Większy problem jest z kontenerem, daj trochę do przodu. Jeszcze trochę do przodu, daj. Dobra, jesteś bezpieczny, dał. Jego podbieramy drużynę Szakala. Proszę. No, delikatnie. Tutaj HQ, Igo, słuchajcie, na razie wypokójcie się i okrążajcie. Dobra, siedzimy. Wspólnie z Sokołem wokół Szpon, SZ i West. Będziemy czekali na jeszcze jeden. Z Alfa, ja przyjąłem. Jesteśmy pod ostrzałem, go, go, go! Dobra, góra. Wszyscy. Dwójkę i oczekujemy. Przyjąłem. Pojedynczy ogień skąd dostawaliśmy? Północ, centralny północ. Lecisz. To ciekawe. Dobrze, przepakować magazynki. Na lotniskowcu wysadzimy, bo musimy śmigłowiec zmienić i tak. Będziecie się mogli przezbroić. Leć, powiem ci, do odbicia na skór. Przejąć dowodzenie. Albo zabrać ode mnie AT. Elo, Grob, to weź te AT, nie? A radio daj, pikeram. Nie, wrzucam do samolotu. Ja w ogóle się zastanawiam, szczerze mówiąc, czy brać do rakietowe AT, bo ono, kurwa, tutaj nie ma czołgów, a ono jest na krótki dystans od dupy rozbić. Plecak znajdziesz. Dobra, odbijaj na wschód. Lecimy na wschód już. Bo chcę ten typ z cypel z technikalem i z tą piechotą. Mhm. Ale plecak pusty. Tak, bo rakietę wyłożyłem. Rakieta jest osobna. Kilka na te. Jesteśmy w holdzie 2, oczekujemy na rozkaz. A ty... Strasznie dużo medykamentów dostałem. Jeszcze. Na południowy wschód. Dobra. Już teraz. Jesteśmy w punkcie, Holt 2. Mamy Szpona na pokładzie. Oczekujemy na rozkazy. Okay. Dobra, południe. Przepraszam, mamy żubra, przepraszam. Nie, ja myślę, że wezmę tego na rozkaz. Bo z tym Titanem namierzę coś? Co mówisz? Namierzamy Titanem czy nie? Titanem się strzela jak Javelinem, kojarzysz jak nie? Że musisz przejść na Nocto, na Thermo i Tabem. Tabem. Pamiętam, że NLAP jest jednorazowy. NLAP jest jednorazowy, ale on tak, dano. Tak, ale on mówi, że się przesiądzę na jest, jakby tam masz RPG po prostu, żeby coś się. Sokół do HQ, Sokół do HQ, podchodzimy do lotniska, wysadzamy Szpona, Szpon się przezbroimy, bierzemy nowy śmigłowiec, jesteśmy w dyspozycji około minuty. Przyjąłem, Szpon, powtarzam, Szpon jest z Sokołem, czy to jest prawda? Potwierdzam. Dobra, leć kursem na lotniskowiec. Mhm, widzę go.
Dobra, widać lotniskowiec. Musisz powoli zwalniać. Mhm, tak podejść tam od tyłu, no. Mhm. Teren czysty. Pas lotniska czysty. Sokół tutaj, czy wylądujecie teraz? Potwierdzam. Lądujemy na północnej stronie, wasza jest południowa, także jesteśmy już na północnej, znaczy. Spokojnie możecie od południa podchodzić. Spoko, ja nie ląduję, ja w zawisie jestem, tylko widzę, że podchodzisz. A, sorry, nie zauważyłem. Włączę. Trzymaj tak wysokość, powinieneś widzieć pas normalnie, daj do przodu. Mhm, widzę. Proszę pamiętać, żeby zgłosić w momencie, kiedy będziecie gotowi do wylotu z lotu w pasach. Przez. Przód. Ja się przezbroję na ten, na MX-a. Dobra, się. Dobra, powoli. Do tego, G36. Do przodu. Leć. Koniec. Cipałem, do białej linii musimy dolecieć. Dobra, sadzaj go. Siedzimy. Okej, desant. Dobra, przesiadamy się. A się odleje tak. Zostanie jednego do drużyny Sokół, która jest na... A dlaczego jest taka prośba? Brak medyka? Znaczy mam jednego tutaj z uzupełnień i on tutaj właśnie takie coś zainformował. Chcesz coś postrzelać? A, czy latasz? No, chyba wolę latać już. Sokół, do mnie. Sokół. Macie trochę miejsca na lotniskowcu, żeby... Ło! Tutaj Sokół, pilnie medycy potrzebni, błąd jakiś na lotniskowcu, wstrzeliśmy wybuch. Tak, od chuja mi medycy potrzebni, dla mnie i dla pilota. Łataj go. Tutaj Sokół będziemy musieli wziąć chyba Chinookę. Zostawmy, bo mam go stabilnego. Masz kogoś? No to już jest medyk i został. No medyk jest jakiś tutaj, gdzie mam założone, dobra. Tak, no tak, było tak stabilny. Dobrze was nie zajebało. Kto tutaj go jeszcze łata? Twój ten? Twój śmigłowiec ma ten amunicję jeszcze?
No, bardzo mało. Kurwa, trzeba uważać. Może go stąd odciągnijmy. No. Bardzo mało w tamtym miejscu. Coś tam zestrzelić na jednym na pewno, na lewym jest dużo. Dobra, zdejmij mu stazy. Możesz? Dobra, jak coś to woła, ja będę na radio. Mhm. Medyk do szycia jakiś jest? Jest łatany w tym momencie człowiek, także... Przyjąć już. Zdejmij sobie stazę, szok. Mhm. Weźmy na potem. Ja nie mam bladego pojęcia. No tylko to potrwa. Nie wiem. Zgłaszam Igor. Jaka jest sytuacja na lotnisku? Wiesz, sytuacja pod kontrolą. To nie ja. Ja mówię, kurwa, co się zjebało? Prowało ci komunikat. Czołem, Augustus. Co? Gdzie jestem? Edźkie, co jego sytuacja pod kontrolą. Wyrzuciło nas przy wybuchu. Kurwa, szmelcy wam. Co mnie nie słyszę? Nie. Prowadził komunikat pod Było mnie słychać, Rzesiu? Tak, czyli Franklin wygląda na to, że z Bravo tylko my żyjemy. Zostałem po chuj śmigłowcem. Wow. Tam gdzieś, co? Kurwa, kilometr, dwa raptem. No, podobno się ciężarówką rozjebali gdzieś. Z to jest opierdol, nie? Już od razu, nie wiem kto to kurwa... Nie wiem, mi tak lata to, że muszę... No, z tej kilometra sobie mogę dobyć, ja mówiłem, że ja tam dwa hamwiki. Przecież my dłużej się zbieraliśmy i czekaliśmy, niż to kurwa wszystko. Ja tam w wodzu miałem dwa hamwiki nawet, jakbym chciał tam sobie podjechał, ale kurwa, jeszcze was musiałem... Musiałem się do innej trudności. Ja radia nie miałem, tylko miałem mój RTO, ale on potem zginął. No, no to... I raz, że tam znowu zaczynało się dojść do porozumienia. Leźmy się sprawdzę, czekaliśmy na będzie szyję. Kilometr chyba. Tak, no, ręka mu się tam. A tu mamy troszkę bandażuje. Dobra, zabandażowany. Kurwa, noga. Staza mu za nie. Kurwa, tylko to było. To z kilometr dwa. Nawet kilometr. Krzycie mu ręce. No z girmy to był kilometr, ale to bardzo był spot z obozu Maxwell, miałem w momencie nadania radia, no to już byście dobiegli, gdzie my doleciliśmy do was. No właśnie. Mówiłem, tylko że chęć. Pieprzy, że on przeżył. Wszyscy przeżyliśmy. Cieszymy się, poruczniku. Nie kazał startować. Dziękuję. Dobra, daj znać, że jesteśmy gotowi. Ja nie pani mają. Z pomocą brata. Zamieścimy się. Ja naprawdę, ja krew nie miałem wszystkich sprzeciwości. Nie wiem, ja po prostu... No szczerze, spróbuję tylko ten okręt. Niech im się nadsprzeczać. Sokół do HQ, będziemy musieli wziąć nuka. Niestety ktoś nam trafny śpikowy zdał i po wejściu od razu wybuchł. Tutaj Sokół, będziemy musieli wziąć nuka z tego względu, że... W naszym pierwszym Mi-24 nie ma już amunicji, a nie ma skrzynki do przyzbrojenia, ani pojazdu, a drugi Mi-24 wybuch, jak do niego wsiedliśmy od razu. Tutaj HQ. Tutaj HQ do Sokoła. Sokół załaduj szpona na Czajnoka. Tutaj HQ do Eagle, załaduj żubra na pokład Czajnuka. Żubr na pokład, potwierdźcie, że przyjęliście? Wszyscy są na pokładzie. Sokół przyjął. Eagle przyjął, oczekujemy na wejście na pokład. Dobra, już ci się ciśnienie i tętno. Ja, wszyscy są na pokładzie. Spadkuję. Dzięki, Franklin. Wszyscy czekaj. Szpon? O, ale ci tętno. Rani? Tak, tak. Szok ci podał. Jezus Maria, szok ci podał adrenalinę. Tak. Dlaczego on to zrobił? Przyjąłem, na razie oczekujemy na. Tętno poskoczyło ci jakieś 40, nie chcecie. Czekaj, martwić. Czekaj, bo ja nic nie rozumiem w końcu. Spoko, jestem wysoko tętnicowy.
Tak jest, tak, najpierw oczekuję na zielono. Tylko bez tego. No kurwa, faktycznie wysoki masz. Bo ja w tym momencie nic nie ogarniam. Ale lecimy na Alfa Bravo i Pi. Szok podał. Nie wiem, podał mi koordynaty. 0, minutę 6, później 6, po 5, mnie 4, adrenalinę. Na razie. No to kurwa, o Jezus. Augustus, tak, wybiegaj. Że, kurwa, dobrze, że jest, że żyje. Jakoś nie mam siły biegać, wiesz, po tym się stało. Ja temu co, benzyna cały czas z tego? Paliwo mu cały czas wybucha, czy? Nie wiem, jakieś pojmany. Ja nie mam pytać. Dobra, nie rośnie, także jest okej. Okay. Kurwa, lepsze jak crossfit. Sobie trochę naprawdę pochodź, pobiegaj. Mi tych ludzi na pokład. Zobaczymy, co dać kupę. Może, są już. Możecie się obrać. Pakujemy się? Tam, a tam ci co dać? Ja nie wiem, aj, co z nimi. Przepraszam, na wschodzie. Jakie drogi mam się? No to jest brawo. Dobra, dzięki. Brawo, tak? Tak. To ja już lecę do tego dzienuka. Mamy się z wami pakować, czy nie? No właśnie się będę... Dobra, jestem gotów. Nie, czyli mam zdarzyć. Tutaj jest, czy zgłaszam? Informacyjnie mam tutaj z drużyny Bravo medyków. Co z nimi? Potwierdzam, drużyna Alfa cały czas ma medyków, dlatego Bravo zostaje z żubrem, dlatego że żubr nie ma medyków. Czyli mają wsiąść z nami, dobra, przekazuję. Dziękuję. Damiano, parze z kosmonauci tu biegną. Jego zajczki o dopełnienie, jesteśmy gotowi do startu, mamy komplet na pokładzie. Tutaj HQ, przyjąłem Sokół, nadajcie, kiedy jesteście gotowi do startu również. Już podszedłem pod tą górkę i nie byłem w stanie celować. Tam będzie mu ciężko. Koordynaty potrzebują do LZ. Szok, czy ty możesz zająć pozycję pilota? Mogę. Czy tu gdzieś w tej dolinie? Nie, to będzie niebezpieczne. Lepiej, żeby bardziej na wschodzie. Okay. Sokół gotowy. Jest... Pozycja tu? Dla nas, dla RZ, dla Szpona, Adbiel. Tutaj HQ, oczekujcie na RZ. Co właśnie? Tak. Na pokładzie. Szokuję, ale... niestety nie mogę być załogą tego śmigłowca. Dlaczego? Helikopter. Nie masz wersji? Nie. Ale w ogóle nie możesz wsiąść na strzelce nawet? Czekaj. Z tyłu powinienem móc. Nie, ja nie mogę. No, coś takiego, a nawet można wyżej, no. Bo nas to nie obchodzi. My już chcemy tą drogą. 100, 129? Siedzę na pacy. Takie coś. Potwierdzam, że... Nie samym szczytem, bo będziemy dobrze widoczni. Tak, tak. Ale jak już będziemy na wzgórzu 58? To będziemy mieli dramatyczne, że o, fajne. To z lewej. A widzisz mnie teraz? Tak. No dobrze, bo wcześniej nie było. To tutaj, od północy. To jest punkt. Nie, możemy nawet dalej wysiąść. Pytanie, gdzie jest reszta oddziałów, nie? Chyba zobacz. Tu widziałem wcześniej Alfa Bravo. Chyba tam. Nie, bo oni coś tu kręcą. Aha, widziałem wcześniejsze LZ, ale teraz bo nie wiem, co tam się znajduje. Na razie będziemy... Masz hot LZ Szpon. O, takie mam dalej, widzisz to? Zobacz tam na lotnisku. Znaczy ja widzę, co wybrałeś. To LZ Szpon, tak? Ja tak, ale nam wyznaczyli chyba hot LZ Szpon, widzisz to? To jest przy lotnisku. I teraz to... Okay, dobra. Bo tamto było moje, ale... A zakładnicy są już zrobieni? Nie. Nie wiem. Co tam naprawdę jest, można stracić śmigłowisko. Chyba nie, jeszcze tam nic nie było. O, mamy drugi LZ Szpon. Wow! Co jest, kurwa? Zikary? Zikary? Tutaj HQ operacyjny... Zikary, jesteś w wodzie? O co chodzi? Zaraz, to może się wyłoni. Zikary, jesteś w wodzie? Zikary, zgłoś. Zikary, zgłoś. Zikary, zgłoś. Żyjesz? Jesteś w wodzie?
Jest w wodzie? Szoku jest w wodzie, możesz jakoś pod płyn podlecić do niego. Staram się, tylko działam. On jest ranny. Musimy go namierzyć. Rzucisz jakiś dym, jest, nie wiem czy to będzie działać. Nie może, ale on pewnie nas widzi i może nas pokierować. Uważam, kieruj nas jak możesz, kieruj. Spróbujemy podlecieć. Dawaj do przodu, szuk, do przodu. Ten kierunek tylko do przodu. Nie startujcie z lotniskowca jeszcze. Jak teraz? Lecimy w swoją stronę? Do przodu i w lewo. Jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko lotniska. Znaczy on jest blisko lotniskowca. Tutaj HQ. Jesteś prawie nosem na niego. Do przodu. Pierwszy cel LC będą punkty LC oraz hat LC szpon. Lewo, 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 obracaj lewo. Dobra, widzę go. Widzicie, widzicie, widzicie. Podchodzimy po ciebie. Damiano, przygotuj się. Damiano, przygotuj się. Dobra, wyciągniemy go, tylko niech podpłynie pod klapę. Ja nie będę manewrował, jestem 2 metry nad wodą. Do przodu, do przodu. Kwestia polega na tym, że chciałbym jak najbliżej wyładować żołnierzy, żeby jak najszybciej dotarli do punktu generał. Musi podpłynąć pod klapę, go wyciągniemy. Może zanurzyć tą. Wikary, podpłyń pod klapę, damy radę. Czy możemy startować od tym? Negatywnie, czekajcie na zielono. Szoku, lekko do przodu. Tak, ja widzę, on jest przed nami. Prosi, żeby do przodu. Tylko, to jest, wiesz, duży śmigłowiec i możemy zaraz wyjebać w wodę. Okej. Oj, nie odlatuj. Dobra, dobra, jesteś? Nie odlatuj, nie odlatuj, jeszcze nie. Siedzi? Nie, jeszcze go nie, nie ma. Nie, nie, jest na lewym tym. O kurwa. W stronę. Jesteś? Trzymaj rękę. Podajcie mu rękę, linę. No chwytaj się, kurwa. Trzymaj stary. Rzucaj kurwa, linę, rzucaj. Ale ciężki on jest. Już nie wiem. Nie mam chyba. Czekaj. Jestem, kurwa. Jest, yes. No, brawo. Damiano, zabieraj się do niego. No. Ale po ociele. Żyjesz? Ratowany z wody, kurwa, na przykład. Weź mi tego. Dzięki, szok. Dobra dzięki, robota, szok, pilot. Daj mi tego, daj mi krew, kurwa. Już się potruję. Zakładam stazę. Chłopaki, na co? Lecimy. Aha, ja na... wszystko mam, a Jezus Maria. Biorę lewą rękę. Szoku, widzisz te LZ szpon przy lotnisku? Bardzo szumie tors. Tak. To są, to tam? Nam wyznaczyli. No tam nam wyznaczyli. HQ, potwierdź, LZ szpon jest właściwy dla LZ szpon. Ściągam stosem. Tutaj HQ, pierwszy LZ to jest AZ szpon, drugi jest alternatywny AZ LZ szpon. Przyjął. To jest bardzo hot. O, ja cały czas krwawię, kurwa, muczysz. Już, zaraz się połapka. Przyjął, Kładka, matka, no chyba jest, no zobaczymy. No ma prawą nogę jeszcze tak. Już chyba wolę wylądować na tym alt. Tam uważaj, żebyś nie zbaczał z trasy, nie? Tak. Szpon, pamiętaj też, że macie rampę wysokie. Wiem. Aba, klatka co? Jeszcze chyba ręka, bo... Jeszcze głowę raz. Dobry chłopu, panowie, dobry chłopu. Kurwa, weź mi tą klep podetkę, bo tracę cały czas. Panowie, bo macie trzy. Czy to trzecie to jest nasze? Tak chcieliśmy, to była nasza sugestia. Głowa nie krwawi, ręka nie krwawi. To na tym? Nie, no dobra, wszystko nie krwawi. Dawaj okay. Przy lotnisku. Dobra, logro, 2 minuty nieoperacyjne. A strzegam, zanim się stazu. Ktoś tam w ogóle go... Cyrk. Ejczku, zbierz teraz szpon. Lewa noga bandażuje. Dobra, ja strzegam. HQ, potwierdź nam kontakty na lotnisku, czy ktoś to spotował już? Podpiąłeś tego mi krew już? Znaczy, jeszcze teraz strzywam, wiesz? Jeszcze chwilę. 3 minuty już. Się strzyj. Powtórz jeszcze raz, nie słyszycie. Ja wypytuję na razie o ten, o
kontakty tam na miejscu. No jak się leci 250 takim kurwa długaśnym kutasem, to tak. Szoku, jak będziesz gdzieś na północ od Stratis, tam na wysokości tej wyspy Syros, to weź tam wyhamuj, bo czekamy w tej chwili na potwierdzenie kontaktów. I tam, czy my tam nie wylądujemy, nie wyskoczymy, bez sensu. Jak nie będziemy nic wiedzieli, co tam jest. Dobra, Logrof jest, wrócił. Jeszcze parę minut, zanim tam dolecimy. Że na pałę tam mamy polecieć. Kurde, cały czas jeszcze jestem niedoszyty. Jak na człowieka, co wypadł sam ze śmigłowca, to całkiem nieźle. No tak, do wody. Ale wysoko było. Na brosszyt. To ale ty nie wiesz, jaką ja kurde zaliczyłem blachę. Ale fajnie było słychać, jak ty wypadłeś. Jeszcze krzyk było słychać, nie? Przez chwilę. Kurwa, jak ostatni noob, no, wylecieć ze śmigłowca. Ale bo ta rampa jest otwarta cały czas. Musi podać krew. No dalej, ja jak nie noob, nie? A jeśli ktoś zgodzi ze szpona? Czy ktoś ma w ogóle jakieś pojęcie, co tam się dzieje na lotnisku? Litr mi wystarczy, dziękuję. No litrę dasz na litr, bo co tu? W związku z tym szpon proponuje. Zobaczymy, jak tam wygląd na LZ nasze i będziemy podchodzić ewentualnie. Tutaj HQ przyjąłem, dzięki za informację. HQ, byłeś do szpon. Szpon proponuje jednak lądowanie na LZ szpon zaznaczone na koordynatach 038, 066. Stamtąd możemy podejść i spróbować coś, zobaczyć, co się w ogóle tam dzieje. O jest. Czyli przepraszam, czy bo ja bym trochę poza. Co robimy jeszcze? W szoku, czy jak widzisz to, gdybyśmy wylądowali gdzieś tam w tym punkcie, gdzie jest Alfa plus Bravo i mam ten punkt. Mam uszkodzony kadłub. Widzisz to? Przyjąłem, to był Eagle, tak? Tak, tak mamy ostrzał, chowam się za kolą i wysadzam na drodze. Mamy lecieć na gorąco. Okay. Przyjąłem, wysadzacie ludzi. Alfa plus Bravo, ja spróbuję was na temat zwieść pon na północ wysadzić. Dobra, to tam rzucamy. Na to nasze zwieść pon. Szpon desantuje w ciągu około jednej minuty na LZ Szpon, na północ, na północnej części wyspy Stratis. Dziękuję. Szczęścia więcej niż rozumu, kurwa. No i koledzy. Eagle do HQ, HQ zgłoś. Tutaj HQ zgłasza do Eagle. Ostrzał, Eagle jest na południe od punktu szpon. Ostrzał mamy. Jesteśmy już, pozwolić załogi. Tutaj HQ przyjąłem przegrupować pilotów Eagle jako członków drużyny. Walą do nas z cmentarza. Z cmentarza przy tym. Przy kaplicy. Eagle, odmawiam, nie jesteśmy uzbrojeni. Co na AG Marina? No tak jak mówię, Agia Marina, pojazd. Tam masz pojazd. Tam. Na Agia Marina. Możesz, kurwa, panowie, albo lądujemy, albo spierdalamy. Są spadochrony. Tu Eagle, mamy uszkodzony hal. Na razie utrzymujemy się, jest na pomarańczowo, także okej. Kurwa, gada. Tutaj HQ przyjąłem, wycofajcie jak najszybciej do lotniskowca. Tutaj Eagle, możemy wspomóc drużyny, mamy minigany. Odsłaniamy się na niego. Stronach, także możemy z daleka ostrzelać ewentualne pojazdy.
Tutaj jakby wysadzę, będzie ok? Tak. I spierdalamy z drogi, bo jesteśmy po rozstrzałem. Dodatkowe rozkazy w momencie, kiedy szpon zostanie wyłożony na ziemię. Dobra, wysiadać. Szpon na ziemi. Możesz się na działko przesiąść, Augustus? Niestety nie. Nie mogę być częścią załogi w ogóle. Wysiedliście? Wysiedli, pusto. No, z tyłu mogę być co najwyżej strzelcem, ale mam tylko Glocka. Szpon wysadzony, powtarzam, szpon wysadzony, wersji szpon. Leczko, zgłoś dla... Szpon? Tutaj Leczko, zgłaszam. Tutaj Sokół, szpon wysadzony w punkcie szpon, bardziej troszeczkę na południe od punktu szpon. Tutaj HQ, podajcie go z tego punktu. Czekaj, zaznaczam. Oznaczone na mapie na północny wschód od Agia Marina. Tutaj HQ przyjąłem. O, oh, fuck. Straciłeś silnik? Nie. Uwaga do wszystkich, jak ja Marina i lotnisko Manpady. Właśnie dostałem, mam uszkodzone. Tutaj przyjąłem, starajcie się wylądować i zaznaczyć swoją pozycję. Do szpona. Co dostałeś? Szpon HQ was wywołuje. Eagle do HQ, Eagle na punkcie Holmesa. Przyjąłem, Eagle, jaki jest wasz status? Status 1. Co masz uszkodzone? Tutaj HQ do... Tylny wirnik, to główny wirnik. Dasz radę wylądować na lotniskowcu? Co? Dasz radę wylądować na lotniskowcu? Tak. Pytanie, jak to jest uszkodzone. Eagle, czy wykonywać w tej chwili? Mhm, ja rozumiem. Break, do wszystkich tutaj Sokół. Odchodziłem od punktu LZ Spawn, dostałem z Manpada. Uważajcie, rakiety tam latają. Wracam na lotniskowiec. Eagle do HQ, jakie rozkazy dla Eagle? Dobra, będę patrzył ci tył. Eagle, jakie mamy rozkazy? Czy mamy już się udać na pozycję, żeby... Wodzu, mnie to radio, nadajesz na górę. Dobra, nie jest źle, ale na lotniskowcu chyba nie wylądujemy.
No równaj, kurwa. Możesz go opanować? Tylko... Też jak za bardzo zwolnię, to jest z autorotacją. No come on, daj drążek w dół, to wtedy nie będziesz tak kręcił. Ja wiem, tylko... To jest problem przy zwolnianiu. No rozumiem, ale tu... Nie damy rady na lotniskowcu wylądować. Za duże ryzyko. No już go prawie miałem. Dawaj. Igor, do żubra, za chwilę będziemy nad waszymi głowami. Dajcie jakieś namiary na cele, jak to są. Przyjął, zaraz będzie zaprowadzać. Informacji nie właśnie na zdjęciej stacji. Mamy jakoś 50 kontaktów pierwszych z tym wahan, wiki, mnóstwo strzelców z środkami ręcznymi przeciwlotniczymi. Leczki, jesteśmy w pozycji żub. Spot, proszę potwierdzić, czy jakieś nasze jednostki są na lotnisku w tej chwili. To jest powrót, rozmawiam, naszych jednostek nie ma, ale w razie lotniska chyba nie widzimy. No dobra, w takim razie informacyjnie likwidujemy wszystkie kontakty, które są na lotnisku. Spadamy. Kurwa, ale mam tą tolerancję, no. Taka konstrukcja niestety. Ale on wchodzi w autorotację poniżej 200, to jest kurwa właśnie dziwne. Dobra, wyrównamy. Masz spadochron? Powinienem mieć. To weź. Mam. Masz? Tak, tutaj są sterowalne, więc warto podmienić po prostu. Będziesz próbował lądować? Tak. Zobaczy, jak on ma tolerancję na ten. Na autorotację. 140. 130. 120. 100. No, przez setce się ratuje. Gotów do skoku? Tak. Gotów do skoku? Tak, potwierdzam.
Okej, wyskoczyłem, jestem spod ochrony. Dolecisz do lotniskowca? Jestem nad nim centralnie, dzięki. Trzymaj się. Wylądowałem. To tylko maszyna, nie warto, żebyś ryzykował życiem. W razie czego podbiorę cię Mi-24. Tylko nie mogę wyskoczyć. To jest prawda. Spróbuj się przesiąść na tył. Też się ma.
Masz jakiś plan? Tak, zrobię to na hardkorze. Będę lądował przy ponad szybko 200. A gdzie? Na lotnisko. Na północnej części masz o wiele więcej miejsca. Kiepsko teraz z zbieraniem stron. Na południowej stoi Mi-24 i drugi wrak. Na północnej nie ma nic. Mogę przestawić Mi-24, żebyś miał cały pas do dyspozycji. Całą długość lotniskowca. Znaczy, nie wyhamuję i tak, właśnie dlatego przelot robiłem. No, spróbujemy to jeszcze. Lusterko wróciło.